Witam serdecznie, z tej strony dr Matt. Moi milusińscy, dzisiaj przygotowaliśmy dla Was odcinek wyjątkowy. Wyjątkowy, ponieważ skupimy się dzisiaj na aspekcie naukowym i konstrukcyjnym pewnego problemu, z którym borykamy się niezwykle często. To, czym będziemy się zajmować dziś, to różnica pomiędzy celownikami kolimatorowymi oraz holograficznymi. Zdecydowaliśmy się stworzyć dla Was to porównanie, ponieważ niezwykle często na naszych szkoleniach lub pod filmami i innymi materiałami, które wrzucamy, pojawia się wiele pytań lub błędnych ocen danego systemu celowania. Często kolimatory są mylone z holografami, a holografy z kolimatorami. Dlatego dziś dr Matt zaprasza Was na porównanie kolimatorów i holografów. Często widząc celowniki bardziej kwadratowe, o charakterystycznej kubaturze prostopadłościennej, uważacie, że są to celowniki holograficzne. W przypadku bardziej cylindrycznej obudowy często uważacie, że są to celowniki kolimatorowe. Natomiast chcielibyśmy dzisiaj sprostować pewną bardzo, bardzo ważną kwestię. Otóż nie kształt, a zasada działania wyróżnia od siebie kolimator i holograf. Abyście mieli pełny obraz tego, czym różni się kolimator i holograf, zacznijmy od kwestii najważniejszej, czyli historii powstania tych systemów celowania. Zacznijmy od systemu, który jest niewątpliwie starszy i funkcjonuje już od niemalże 50 lat, a mianowicie jest to elektroniczny celownik kolimatorowy, który w 1975 roku na rynek wprowadziła sławna firma i znana Wam na pewno, znana Wam wszystkim, firma Aimpoint, prosto ze Szwecji. Wiem, że większość z Was nie kojarzy Szwecji bezpośrednio z kolimatorami, jednakże Aimpoint to niewątpliwie wiodący producent kolimatorów. Technologia, którą opracowała firma Aimpoint, okazała się rewolucyjna, ale jednocześnie niezwykle prosta w naśladowaniu. Dlatego aktualnie mamy niemalże niezliczoną ilość producentów celowników kolimatorowych wysokiej, niskiej, średniej jakości. Niewątpliwą zaletą celownika kolimatorowego jest to, że dzięki aktualnej technologii wykorzystuje on diodę LED do emisji znaku celowniczego, co pozwala mu na zachowanie niezwykle długiego czasu funkcjonowania. Bateria w kolimatorze potrafi zapewnić mu od 20 nawet do 50 tysięcy godzin ciągłego działania. Historia celowników holograficznych jest zdecydowanie młodsza. Otóż w 1996 roku firma Bushnell na największych targach broni palnej na świecie, czyli SHOT Show w Las Vegas, zaprezentowała swój celownik holograficzny o nazwie Holosight. Była to już wtedy technologia, która została opracowana przez małą, nikomu nieznaną firmę EOTech. Dzięki zastrzykowi gotówki, który został wpompowany w technologię przez firmę Bushnell, EOTech miał możliwość rozwoju swojego produktu. Po paru latach ich kooperacja wygasła, a EOTech zaczął rozwijać swój produkt już pod swoją bezpośrednią marką, którą znacie do dziś. Do 2017 roku firma EOTech była jedynym na świecie producentem celowników holograficznych. W 2017 roku do tego zacnego grona dołączyła firma Vortex ze swoim celownikiem UH-1 Huey. UH-1, śmigłowiec Wietnam Huey. Aktualnie jest dostępna już druga generacja tego właśnie celownika holograficznego. Najwyższy czas opisać to, co najważniejsze, czyli różnice konstrukcyjne obydwu rozwiązań. W tym celu ugotowaliśmy nasze celowniki już chwilę wcześniej. Zasada działania kolimatora jest niezwykle prosta. Otóż na przedniej soczewce, która znajduje się w przedniej części kolimatora, jest wyświetlany znak, który jest emitowany przez emiter wewnątrz obudowy. Jest on emitowany na zasadzie projekcji, tak jak macie wyświetlany obraz zrzutnika na projektorze. Jeżeli przyjrzycie się swojemu kolimatorowi, to zauważycie, że przednia soczewka jest zazwyczaj delikatnie pochylona. Ona jest pochylona właśnie względem emitera. Dlatego jeżeli zobaczysz, że twoja szybka w kolimatorze jest lekko przekrzywiona,
to nie dzwoń od razu z gwarancją, tylko zdaj sobie z tego sprawę, że prawdopodobnie jej nachylenie jest analogiczne do położenia emitera w Twoim celowniku. Dzięki temu Twoje oko odbiera ten znak w prawidłowy sposób i jest on projektowany właśnie na przedniej soczewce tego celownika. Powiecie, hola, hola, ale dlaczego w takim razie ten laser, ten znak celowniczy nie przechodzi przez tą szybkę z przodu? Otóż ta soczewka z przodu jest tak skonstruowana, że nie przepuszcza wybranej fali światła. Dlatego jeżeli spojrzycie przez swój kolimator, możecie też zauważyć, że obraz, który przez niego widzicie, zazwyczaj jest lekko zaniebieszczony, lekko zielony lub lekko czerwony. Właśnie dlatego, że konstrukcja soczewki nie pozwala określonemu spektrum światła przez nią przepłynąć. Dlatego to, co widzicie, czyli sam znak celowniczy, jest widoczny tylko dla osoby stojącej po drugiej stronie kolimatora, czyli strzelca. Budowa celownika holograficznego jest dużo bardziej złożona. Po pierwsze, holograf nie może wykorzystywać diody LED do projekcji znaku, tylko musi wykorzystywać klasyczny laser. Stąd czas działania holografu jest krótszy, ponieważ sam celownik musi wykorzystywać ogniwa o większej mocy, o wyższym napięciu. Budowa celownika holograficznego jest niewątpliwie bardziej skomplikowana. Składa się on z kilku niezwykle ważnych elementów, które muszą współgrać razem. Co więcej, kolor i kształt znaku celowniczego w holografie są również stałym elementem tej konstrukcji i nie mogą być dowolnie modyfikowane, tak jak kolor i kształt na przykład plamki w kolimatorze. Jak widzicie, jestem doktorem, ale pomimo tego nie chciałbym się teraz zagłębiać dalej w specyfikację technologiczną tych rozwiązań, ale skupić się na tym, co dla nas najważniejsze w DTF-ie, czyli na walorach użytkowych. Omówimy teraz krótko różnice pomiędzy kolimatorem a holografem, które mają dla nas, jako dla strzelców, znaczenie najwyższe. Zacznijmy od transmisji światła. Jak wcześniej wspomniałem, w celowniku kolimatorowym barwy, które przechodzą przez te soczewki, są odbierane przez Wasze oko, nie do końca są tymi barwami, które widzicie okiem numer 2, czyli nie okiem celującym, ale tym, które jest obok. Dlaczego tak jest? Tak jak wspomniałem, dlatego, że soczewka hamuje pewne spektrum światła. Dlatego też ten kolor nie jest tak bardzo naturalny. W przypadku celownika holograficznego to zjawisko nie zachodzi, więc to, co widzę przez soczewkę holografu, jest dokładnie tym samym, po prostu z szybami, co widzi moje drugie oko, więc jest dla mnie to dużo bardziej naturalny obraz niż ten widoczny w kolimatorze. Oczywiście nie unikniemy zupełnego załamania barw, ponieważ nadal patrzymy przez szybę, tak jakbyśmy patrzyli przez okno. Jest to nadal pewnego rodzaju soczewka. Niemniej jednak jest to dużo mniej odczuwalne niż w przypadku właśnie kolimatorów. Kolejnym aspektem jest koszt i złożoność produkcji. Po pierwsze, kolimator to niezwykle proste urządzenie. Aktualnie jest mocowane niemalże wszędzie, występuje w różnych rozmiarach, jest łatwe w wyprodukowaniu, może być nawet otwarty, nie musi być zamknięty. Stworzenie takiego prostego kolimatora jest tanie, po prostu tanie. W przypadku holografu niestety technologia jest droga, złożona, wymaga dużego nakładu finansowego i opracowania dedykowanej linii produkcyjnej właśnie pod tę technologię. Ciężko jest ją skopiować, poza tym jest bardzo skrzętnie pilnowana przez aktualnych dwóch graczy. Kolejną kwestią jest czas pracy baterii, czyli czas pracy samego urządzenia. Wspomniałem o tym na początku i w środku, ale teraz na końcu powiemy sobie o tym jeszcze raz wprost. Kolimator wykorzystuje diodę LED do projekcji znaku. Dioda LED jest diodą, bo po angielsku to jest Light Emitting Diode, jakbyście nie wiedzieli. Więc jest to dioda, która nie wymaga dużo energii, dlatego bardzo łatwo można zasilić kolimator baterią i sprawić, żeby jego czas działania był niezwykle długi. W przypadku na przykład kolimatorów Holosun, które jeszcze mają dodatkowo panel solarny, który potrafi zasilić ten kolimator dodatkowo, można dojść nawet do niebotycznych godzin, których liczba sięga na przykład 100 tysięcy. W przypadku holografu, ponieważ wykorzystuje klasyczny laser i dioda jest niewystarczalna, niestety, tak jak wspomniałem, ten czas oscyluje w granicach 600 godzin ciągłego działania i to i tak już jest sporo, bo kiedyś było to 100, następnie 300, a teraz dopiero 600 godzin. Efekt paralaksy jest czymś, co niewątpliwie zainteresuje tych z Was, którzy chcą strzelać precyzyjnie z wykorzystaniem danego systemu celowania. Otóż czym jest błąd paralaksy? Błąd paralaksy jest niczym innym jak nieliniową prezentacją dwóch elementów, które wydają nam się być w jednej linii. W praktyce oznacza to, że zmieniając pozycję oka względem celownika, punkt trafienia może się zmienić. Większość kolimatorów reklamowanych aktualnie i dostępnych w różnorodnych sklepach są opisywane jako parallax free, czyli wolne od błędu paralaksy. Niestety
nie jest to do końca prawdą, ponieważ pomimo minimalizacji tego problemu, ten problem pozostaje. Błąd paralaksy wynosi zazwyczaj około 1 minuty kątowej. Nie jest to zatrważający problem, można nadal bez problemu prowadzić celny ogień z takiego celownika. W przypadku celowników holograficznych sprawa ma się nieco inaczej, ponieważ znak celowniczy, który widzicie w środku, w tej pięknej obudowie, on nie jest projektowany na przedniej ściance. Co więcej, w przypadku celownika holograficznego wasze oko odbiera znak celowniczy jako pozorną projekcję tego znaku na określonym przez producenta dystansie od samego celownika. To jest niesamowite, ponieważ nasz mózg odbiera to jako projekcję znaku na samym celu. Dzięki temu rozwiązaniu błąd paralaksy został zniwelowany praktycznie do zera. Moi mili, nasi milusińscy, niezwykle się cieszę, że dotarliśmy do tego, do niemalże końca naszego programu. Na sam koniec omówimy sobie wartość każdego z tych systemów celowania w momencie, jeżeli uległyby na przykład jakiemuś delikatnemu uszkodzeniu. Ponieważ jak wiecie, sport strzelecki to sprawa naprawdę niezwykła i mogą się tam wydarzyć naprawdę różne wypadki. Dlatego, żeby mieć pewność, że te kolimatory lub holografy nawet po uszkodzeniu będą niewątpliwie emitować znak celowniczy. I tak oto właśnie w tym momencie w celowniku kolimatorowym nie widzę punktu celowania. Jak widzicie, szybka przednia została przeze mnie zniszczona za pomocą punktownika kinetycznego z naprowadzaczem trzonkowym. Aktualnie zastosujemy tę samą metodę w holografie Razor UH1. W ten sam sposób zniszczymy przednią szybkę. Jak widzicie, jest ona niezwykle twarda i trudna do zniszczenia. Przynieś tą 22. Przepraszam, ale prawdopodobnie będziemy potrzebowali mocniejszego młotka. To jest telewizja, proszę Państwa, to jest na żywo i na żywo będziemy próbować zniszczyć ten celownik holograficzny. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę, że po pierwsze pomimo zniszczenia szybki, która jest widoczna dość mocno, w tym momencie mamy to? Tak? Dobrze. Szybka jest zniszczona dość mocno, natomiast znak celowniczy, nie wiem, czy jesteśmy w stanie to pokazać za chwilę bliżej. Nie wiem, czy jesteś w stanie go uchwycić. Jakbyś mógł, byłbym bardzo wdzięczny. Filip, to co, 22? Skończą mi się pomysły. Mamy to? Leci cały czas longiem? Dobrze, i teraz jak widzicie, prawdopodobnie dlatego, że nie wiem, czy to jest to szyba, która jest z hartowanego szkła, lub po prostu jest to szybka, w sensie po prostu jest to pewnego rodzaju plexi, która jest naprawdę niezwykłej wytrzymałości. Także ewidentnie, jeżeli szukacie czegoś, co będzie niezwykle wytrzymałe, Razor AMG, szacun. Dobrze, przygotujmy się w takim razie do wersji drugiej eksperymentu. Marnujesz mojemu kumplowi ścieżkę najlepszego proszku, a na koniec puszczasz tam film o facecie w łódki. Dobrze, że mamy solidne peli jako podkładkę do tego... O Jezus, tu laser. Widać tutaj, jak zobaczycie, możesz pokazać, że dioda jest nadal widoczna. W laboratorium doktora Mata nie poddajemy się tak łatwo. No, wydaje mi się, że zniszczyliśmy go na dobre. Natomiast, co ciekawe, emiter nadal działa, ale niestety celownik przestał funkcjonować prawidłowo. Powtórzę raz jeszcze, proszę, nie próbujcie tego w domu. Co pokazał nam ten eksperyment? Otóż eksperyment pokazał nam, że zniszczenie celownika Vortex UH1 jest rzeczą naprawdę bardzo trudną. I przebicie szybki jakimkolwiek mechanicznym urządzeniem, w sensie, tak jak widzieliście przed chwilą, młotkiem, przepraszam, punktownikiem kinetycznym z naprowadzaczem trzonkowym, jest niemalże niemożliwe, ponieważ rzeczywiście jest to niezwykle mocna plexi.
Dlatego, tak jak widzieliście, nawet po zgruchotaniu tej szyby prezentacja znaku była zupełnie niezaburzona, ponieważ przednia szyba w celownikach holograficznych nie jest odpowiedzialna za kształt ani jakość znaku celowniczego, nie tak jak w celowniku kolimatorowym. W przypadku zniszczenia przedniej soczewki kolimatora niestety dioda LED nie ma na czym emitować znaku celowniczego, więc po uszkodzeniu szybki przedniej, która w przypadku kolimatora jest szklana, niestety celownik przestaje być użyteczny. Ponowię swoją prośbę o nie prowadzenie podobnych eksperymentów we własnym zakresie. Zdaję sobie z tego sprawę, że Vortex ma niesamowitą gwarancję VIP, która jest sławna na całym świecie, ale gwarantuję wam, że niestety w taki sposób uszkodzonych celowników wam nie wymienią. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym programie Doktora Mata. My wykonaliśmy ten eksperyment dlatego, abyście wy... Złoto. Ja pierdolę. To, co ty pokazywałeś, to jest prawda. Możemy? Możemy. Po domu przechadzał się Łukasz. La 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 la. Pies Jana. To co?